Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii na moim kanale Zagrajmy w Crusader Kings 2 Mroczne Wieki. Przepraszam. Tak, ludziska, z tego co widzę, troszeczkę się zmieniło, ponieważ do cholery jasnej to po prostu ja nie wkurzałem się tą grą. Ponieważ mnie wywaliła. Jeszcze raz to powiem. Wywaliła. No wywaliła, że ja po prostu ja nie wiem. Po prostu teraz jestem wkurzony, zerwowany na tą grą. No ja nie wiem. Że normalnie bym jej rozszarpał, jak nie wiem. No zdążycie, zdążycie. Jeszcze będzie wyrównanie. Nie zdążycie. Jednak, panowie, dacie radę, to będzie wielki sukces na tej pomniejszej armii niż ja nie mogę. Cholera, jego macie. Jadwiga zmarła. Cholera. Dobra, ty poślubisz nią. Co innego mogę? Dobra, niech będzie. Dobra, nie zdążyłem. Jeszcze lepiej. Dobra, ja tu wyślę swoje wojska do tego, by ich wybili. Tak, żeby nie uformowała mi się kolejna jakaś armia. Byłaby zdolna do mnie. No. Poszukiwacz przygód, nie? Ja wam dam poszukiwacze przygód, ja wam dam. Dobra. Szybki odwrót, cokolwiek, co tylko się da. Tak naprawdę, formujemy jedną wielką armię. To jedna armia najemników tak naprawdę, ale dobra, mniejsza z tym. Wy to możecie tu być. Ta kompania cała mała. Przydałaby się większa technologia znawcy oblężeń. Bo tak długo oblegamy, że ja nie wiem po prostu, że normalnie ja nie wiem. Dobra. My tu ich zabijamy, nie dziwię się, ponieważ ja jestem wkurzony, zdenerwowany tak naprawdę na nich. Po prostu ja nie mam litości, bo mój nawet władca chyba jest... Nie, no nie jest okrutny. Ale ja jestem okrutny. Już no mowy nie ma, ja normalnie ja ich po prostu zabiję. Zabiję ich. 14 wspaniałych. No i po nich. Tak naprawdę. Pomorzanie to w ogóle mi nie pomagają tak naprawdę. Jeśli mam być szczery. Ale przynajmniej oklepiemy się słabo, jeśli nam się uda wszystko zrobić. Co ty chcesz ode mnie, ty kobiety jedna? Nie, ja cię surowo ukażę. Ja cię surowo ukażę, ta! Ja ciebie, ta! Ta, bo jestem teraz zdenerwowany, wkurzony. No shit. No shit. No to pięknie. Wojna domowa, wszystko o siebie walczą, no po prostu ja nie wiem. Po prostu ja nie wiem. Jak tam Mieszko w ogóle? Dobra, ma... Córka Matyldę ma. Przynajmniej tyle dobrego. Przynajmniej dynastia nie umrze.
naprawdę. Ta sytuacja, to ja nie wiem, przerasta mnie z lekkawa. No. Nie, ta armia nie idzie tutaj. Dalej oblegamy. Tym razem, z tego co ja widzę, miasto. No, później gdy nam się uda, to... nie podarujemy tego. No po prostu nie ma mowy. Po prostu. Ja nic na to nie poradzę. Dobra, widzę, że... nie mamy wojny z... Nie jest najlepiej ludziska. Pomorzanie urośli na tyle w siłę, że ja nie wiem, mają teraz całą... ja mają całą Danię. Cholera. Kurde. No to pięknie. Pięknie. No to świet. To nie jest najlepiej. Chociaż to jest nasz najstarszy się sojusznik, ale... może nas przecież zdradzić. Może nas przecież zdradzić. Dobra, wezmiemy kolejne wojska na nasze tereny. Tak naprawdę. Jeśli mamy trzery, będziemy je gromadzić. Gromadzić się tam. Kolejni po mieście buntownicy zaczynają przegrywać, tak naprawdę. Cholera, teraz mi się nabrało na kaszlenie. Jeśli mamy cztery. No dobra. Ona pochodzi z Kostrzyny, ta kantynastia, spoko. Dobra. Armię niszczymy, to już będzie kolejny koniec buntowników, tak naprawdę. No i co ja z nimi zrobię? Powiem wam jedno. Nie żadne przekupstwo. Tylko skoro oni są tacy surowi, to ja po prostu tak zrobię. Nie powinien. Dobra, kolejna wojna skończona. Teraz jeszcze resztki tej całej wsparcia królowej. Niech wszyscy się zbierają w te okolice. No i dobra, powiem wam jedno, że... no... jako tako dajemy radę. Co możemy zrobić? Wezwać kolejnych żołnierzy, niech wszyscy się wzią. Jezusie, przerwaliśmy oblężenie. Dobra, to wesprzemy ich przynajmniej. No, wesprzemy ich. Po co się było buntować, co? No. Po co było się buntować? Ale nie, bo po co? Wolicie się buntować. Ja wam zaraz dam. Co to buntowanie się? Jeśli mam cztery.
mam być szczery. A pomorzanie to nie pomogą, co? Chyba. Dobra, naszą główną armią pomożemy, tą pomniejszą. Naszą. Bo nie wiem, czy dadzą sobie radę. Tak naprawdę. Bitwa za bitwą wygrywamy. Tak naprawdę, no. Więc jest nieźle. Tak naprawdę. Przynajmniej jako tako stanu na łóżkę. Stanął na łóżkę przynajmniej, żeby nie zadzierać z nikim. Dobra, podzielę armię na kolejne pomniejsze części. Naprawdę. Niech oni kontynuują oblężenie, a my będziemy to oblężenie dalej kontynuować. Tak naprawdę. No. Teraz będziemy oblegać w wielu miejscach, tak naprawdę. No nie ma, no po prostu ja się nie poddam. Ja się nie poddam, koniec, kropka. Dużo będzie zapas tych odcinków, jeszcze to wam powiem. Co renderowanie jeszcze? Cholera. No. Chyba, że dopiero... Chyba, że ona teraz się dopiero podda. Zobaczymy. Jeszcze jej mało. No i proszę, widzę, że jednak... No i co z tego, skoro ona... Skoro się nie utrzymali na tronie, tak naprawdę. To znaczy nie utrzymał tego miejsca. Tak naprawdę, no to fajnie. Znaczy, z jednej strony dobrze, z drugiej strony nie, ponieważ z jednej strony dobrze, ponieważ nie będę miał zasilania sojusznika, który może mnie zdradzić, ale z drugiej strony, no to... No wiecie, ma to swoje plusy i minusy, tak naprawdę, co nie? No, jak to u Węgrów? Węgrowie, jakoś dadzą radę. O, syn. Jacek. Rodziny Jacka. Ciekawe. Noż to ciekawe, panie. No, na rodziny Jacka. No. Zaraz się kapitulują, zaraz się poddadzą. Tak naprawdę, no, to już ich koniec. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze trochę trzeba. A może i nie, ponieważ to miejsce już kapituluje. Powoli. Dawać szybko, bo już kończy mi się czas. Nie będę tu robił jeszcze jednego odcinka. Dawać. No już. No, dawać. 3, 2, 1. Jest ludziska, tak jest. To już koniec tak naprawdę buntu. Także... To już koniec dla niej. Także... Dziękuję za wysłuchanie. Na razie, cześć, hejka. Widzimy się następnym razem. Dobra, nagram jeszcze jeden odcinek, także... Cześć ludziska, widzimy się następnym razem. Cześć!